I teraz właśnie przechodząc do dzisiejszego wykładu, tutaj mamy ostatnią część prorocką proroka Daniela, bo są tam też takie odniesienia, można powiedzieć, moralne, jak chociażby fragment o wstąpliwej Zuzannie, ale my zajmiemy się ostatnią częścią prorocką, konkretnie konfliktem króla północy i króla południa. Powiemy sobie, kim są ci dwaj, ten król północy, król południa i jakie to ma odniesienie do końca czasów. A ma bardzo wielkie, ponieważ odnosi się, mam głębokie przekonanie, do tego, że ten końcowy konflikt, który notabene trwa, to ciekawe, mniej więcej od 1917 roku, kiedy zaczyna się hegemonia Zachodu, konkretnie Stanów Zjednoczonych, a jednocześnie jest próba zniszczenia Rosji poprzez prowadzenie rewolucji. I myślę, że właśnie ten wschód i zachód reprezentowany przez Rosję i Stany Zjednoczone, czy szerzej Związek Radziecki, reprezentuje właśnie króla północy, króla południa. Na te 100 lat tego czasu, kiedy szatan został z łańcucha spuszczony i ma to związek właśnie z rewolucją październikową, bo wtedy Matka Boża w Fatimie się objawia. Nie ze względu na pierwszą wojnę światową, ale ze względu na rewolucję październikową, bo gdyby był inny powód, nie powierzałaby, czy nie nakazałaby powierzyć Rosji niepokalanemu sercu Maryi. Do dzisiaj tego żaden papież nie zrobił, więc apokalipsa się wypełni. W Słowie Bożym Pan Bóg zapewne wiedział, że nikt się nie zdecyduje, żeby w pełni tą prośbę Maryi wypełnić. To jest też taka sprawa, żeby w tym świetle to ukazać. Coś mi jeszcze tu umknęło, ale to w trakcie pewnie się przypomnę. A tak, tutaj to ma związek też, jeżeli chodzi o króla północy, z wojną Goga i Magoga z proroka Ezechiela. Na końcu czasu, o czym już wspominałem. To takie są, no, więcej niż przypuszczenia, bo wiele faktów je po prostu potwierdza. I tutaj akurat tego znacznika nie podłączyłem, ale spróbujemy może, a może podłączymy jeszcze, żeby przyda. I troszeczkę historycznie znowu się umiejscowimy. Znowu będzie historia, konkretne fakty, władcy, ale to po raz kolejny nas przekonuje, że słowo prorockie jest bardzo głęboko osadzone w historii. Jeżeli są używane symbole, to nie po to, żebyśmy szukali jakiejś alegorii i niestworzonych rzeczy, ale dlatego, żeby ta prawda nie była oczywista. Ona będzie oczywista dla tych, którzy są zapisani w Księdze Życia. O to właśnie chodzi. Żeby szatan nie mógł zdemaskować do końca słowa prorockiego i przekazać jego sługom. I powiedział, czy wiesz, dlaczego przychodzę do ciebie? Jednak oznajmię tobie to, co zostało napisane w Księdze Prawdy. To jak wspominałem, do tego nawiązuje Maria z Irlandii, czy Maria od Bożego Miłosierdzia, tak się przedstawia, że ona właśnie jest tym Janem, któremu jest objawiona Księga Prawdy. Na ten temat, jak powiedziałem, nie wchodzę, ponieważ mam mieszane uczucia. Na pewno trzeba być ostrożnym. Teraz muszę znów walczyć z księciem Persów. Czyli chodzi o anioła, który prawdopodobnie był aniołem stróżem narodu perskiego i walczył z demonem, z kolei kuszącym demona perskiego. Taki jest tych królów perskich, demona kuszącego królów perskich. Czyli świadomość, że nie tylko indywidualnie ma aniołów stróżów, ale też narody. Zresztą to jest oczywiste. U proroka Daniela pojawia się książę Michał, który wystąpi stróż narodu wybranego. Także to ewidentnie jest ukazane w proroctwie, że każdy naród też ma
swojego anioła stróża, to chyba, nie wiem, czy nie człowiek Adam, jeden z polskich wizjonerów, właśnie ma objawienia od anioła stróża narodu polskiego. Ale to takie mówię na marginesie. A gdy skończę, wówczas nadejdzie książę Jawan, czyli Aleksander Macedoński. Jawan, jeszcze raz przypominam, jest to jedna z nazw Grecji. Hellada, Jawan. Nikt zaś nie może mi skutecznie pomóc przeciw nim, z wyjątkiem waszego księcia Michała. Waszego, czyli anioła stróża narodu wybranego, który stoi począwszy od pierwszego roku panowania Dariusza Meda jako wzmocnienie dla mnie i obrona. W związku z tym, że Persja, czy w obrębie Imperium Perskiego znalazł się naród wybrany, Ziemia Święta, tak więc obok anioła stróża narodu perskiego pojawia się jako wzmocnienie anioł stróż narodu wybranego. Ów Daniel zaś zażywał pomyślności zapanowania Dariusza i zapanowania Persa Cyrusa. Tu oczywiście wiele kontrowersji historycznych wynika z tego, że kto w końcu tam panował i kiedy. Otóż Cyrus Wielki, był tym, który pokonał Babilon i stworzył Imperium Perskie. Natomiast Dariusz prawdopodobnie był tym, wynika z historii, że był królem Medów, któremu oddano tą najważniejszą prowincję, czyli Babilon. A właśnie w Babilonie Daniel przebywał, prorok Daniel. Teraz oznajmię tobie prawdę. Powstanie jeszcze trzech królów w Persji, a czwarty zdobędzie większe bogactwa niż wszyscy. A gdy stanie się potężny z powodu swego bogactwa, poderwie wszystkich przeciw królestwu Jawanu. I tu zidentyfikowałem tych imperatorów, czyli po Cyrusie Kambyzes II, Artaxerxes I, Dariusz I Wielki i Xerxes. Xerxes to był taki król, który właśnie, to zdaje się, on tam pod Termopilami wygrał. W każdym razie, gdzie poniósł klęskę? Bodajże to on poniósł klęskę pod Salaminą. Wiemy, w tej cieśninie jego flota poniosła klęskę. Był po prostu zbyt pewny siebie. Nawet na tej wyspie, na Eubea, tak, postawił sobie tron, żeby podziwiać zwycięstwo swojej floty. Niestety musiał zobaczyć klęskę swojej floty. I mówią, że tu jest jakby miłe złego początki, jeżeli chodzi o Imperium Perskie. Czyli u szczytu potęgi jest ta klęska niejako przesądza, że nie udaje się utrzymać w Grecji Persom i zaczyna się stopniowo kryzys. Wtedy wystąpi potężny król i będzie panował nad wielkim królestwem, postępując według swego upodobania. Gdy tylko on wystąpi, jego państwo upadnie i zostanie podzielone na cztery wiatry nieba, jednak nie więcej jego potomków. Potężny król to jest Aleksander Macedoński. Gdy tylko on wystąpi, jego państwo upadnie. I tak jest, ponieważ bardzo krótko po zakończeniu ośmioletniej kampanii, ponieważ trzy lata w trzech wielkich bitwach pokonał imperatora perskiego, a później przez 5 lat podbijał wschodnie prowincje aż po rzekę Indus i zmarł. Może nie tyle nie zostawił potomka, co mi się zdaje, że jego żona w ciąży została podstępnie usunięta, zamordowana, żeby właśnie nie było dziedzica tronu. Na cztery wiatry nieba, jednak nie między jego potomków. Nie będą nim rządzić, to znaczy ci potomkowie, tak jak on rządził, ponieważ jego królestwo zostanie zniszczone i przypadnie w udziale nie im, lecz innym. Dokładnie 4 z 10 diadochów, czyli wodzów Aleksandra. Po 5 wojnach diadochów, 4 wiatry nieba, zaraz to zobaczymy, powstają 4 królestwa. Należy sobie... uświadomić, przypomnieć, że to królestwo Aleksandra Macedońskiego to jest trzecia bestia, właśnie ta pantera o czterech głowach.
I teraz mamy cały opis dokładny. Tutaj Pan Bóg pokazuje, że jest Panem historii, ponieważ opisuje w detalach to, co się wydarzy w czasie tego trzeciego królestwa. Jak poszczególni królowie będą prowadzić te walki. A król z południa wzrośnie w potęgę, lecz jeden z jego książąt przewyższy go siłą i zapanuje nad państwem większym niż jego własne. Po kilku latach połączą się oni i córka króla południa przybędzie do króla północy. To wszystko historycy zweryfikowali, cały ten opis, by zaprowadzić zgodę, lecz moc jego ramienia nie będzie trwała, a jego potomstwo nie utrzyma się. Zostaną wydani ona, ci, którzy ją popierają, jej dziecko i ten, co się nim opiekuje. W detalach jest opisane całe te intrygi, też dworskie, wojny. W owych czasach powstanie na jego miejsce odrość z jej korzenia i wyruszy przeciw wojsku, wkroczy do twierdzy króla północy. Musimy teraz uświadomić, cztery wiatry nieba, więc chodzi o Seleukosa, który miał największe imperium od Azji Mniejszej aż po rzekę Indus. Z dynastii Seleucydów wyłoniła się dynastia właśnie Antiochów, z której pochodzi Antioch IV Epifanes, figura Antychrysta, z siedzibą w Antiochii. I Ptolemeusz daje początek właśnie dynastii Ptolemeuszy w Egipcie. I Ptolemeusze to właśnie są królowie południa, a Seleucydzi królowie północy. Dwaj inni królowie to są tereny obecnej Tracji, Macedonii i nie liczą się w tej rozgrywce. To musiałem dodać, żebyśmy mieli jasność tego, kto z kim tutaj się bije. Chodziło po prostu o to, co chodzi Stanom Zjednoczonym i Związku Radzieckiemu, czyli kto ma być hegemonem na całym świecie. O to chodziło też dla króla północy, króla południa. Ostatecznie do tego duch pychy prowadzi. Powstanie na jego miejsce odrość, będzie rządził nimi i wzrośnie w potęgę. Zabierze także do Egiptu ich bogów wraz z ich podobiznami, wraz z ich drogocennymi przedmiotami oraz srebro i złoto, czyli łupy, krótko mówiąc. Następnie odstąpi od króla północy na szereg lat. Ten zaś wkroczy do państwa króla południa, lecz wróci do swego kraju. Jego synowie uzbroją się i zgromadzą wielkie mnóstwo wojska. On zaś nadejdzie z siłą, zaleje i poczyni postępy, powstanie i dotrze aż do jego twierdzy. Król zaś południa zawrze gniewem i wyruszy, by walczyć z królem północy, który przeciwstawi mu wielkie mnóstwo. Jednak mnóstwo to wpadnie w jego ręce. Mnóstwo to zostanie zniszczone, serce zaś króla pychą się uniesie. Powali dziesiątki tysięcy, lecz nie umocni się. I znów powstanie król północy i wystawi większe mnóstwo niż poprzedni i gdy nadejdzie kresz czasów. To jest właśnie to. Tu wspominałem tą interpretację Imperia końca czasów, czyli przypomnę, że według pewnej interpretacji, która ma swoje słabe punkty, ale właśnie Stany Zjednoczone miałyby być tym pierwszym imperium upadającym, na miejsce którego miałaby wejść Unia Euroazjatycka, Chiny, Rosja. Ta z kolei po zaatakowaniu Europy miałaby być rozbita przez Unię Europejską, a na koniec miałby powstać Imperium Antychrysta globalne. To tylko tak mówię woli tego, żeby po prostu to widzieć, bo w zasadzie pierwszy i drugi krok realizuje się na naszych oczach, nie można powiedzieć, że nie. Natomiast sięgając do innych proroctw, ma on pewne niekonsekwencje. I gdy nadejdzie kres czasów, czyli to jest bardzo istotne, ponieważ czytamy sobie taką historię, którą możemy w podręcznikach przeczytać, a jak to się ma właśnie do realizacji Słowa Bożego, to musimy rozszyfrować. Wyruszy z mocą i wielkim wojskiem oraz taborem. W owych czasach wielu nas wystąpi przeciw królowi południa. Synowie zaś gwałtowników Twego ludu powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. Czyli chodzi o naród wybrany. Mają wypełnić widzenie, czyli proroctwo.
A król północy nadciągnie i usypie wał. Prawdopodobnie chodzi o... Powstaną, by wypełnić widzenie, ale upadną. Prawdopodobnie chodzi właśnie o to, co czytałem w pierwszy rozdział pierwszej księgi machabejskiej, gdzie właśnie Żydzi heleniści chcieli odrzucić prawo i poprosili o dekret króla, właśnie Antiocha, figury Antychrysta, by to uczynił. Następuje 3,5 roku ucisku. Pod groźbą śmierci nie można posiadać tory, być obrzezanym i pełnić prawa, a 2300 wieczorów i poranków, czyli 1150 dni, jest wstrzymana ofiara poranna i wieczorna w świątyni jerozolimskiej. Ale upadną, ponieważ powstanie Machabeuszy zwycięża i Żydzi zdobywają autonomię i mogą zachowywać swoje prawo. O tym mówiliśmy w zasadzie na trzeciej konferencji. Najwięcej. A król północy nadciągnie, usypie wał i zdobędzie warowne miasto. Siły zaś południa nie wytrzymają, a naród jego wybrany nie będzie miał siły, aby stawić opór. Tego zaś, który wyjdzie przeciw niemu, traktować będzie według swej woli i nikt nie zdoła mu się przeciwstawić. Utrzyma się we wspaniałym kraju, a ręka jego posieje spustoszenie. Będzie się usilnie starał zdobyć całe jego królestwo. Potem uczyni z nim zgodę, dając mu jedną z kobiet. Utrzyma się we wspaniałym kraju. To jest właśnie to, że Ziemia Święta należała generalnie do Ptolemeuszy, ale Antioch, znaczy ona przychodziła z rąk do rąk. Natomiast Antioch III, Antioch III, ojciec Antiocha, IV Epifanesa, zdobył wspaniały kraj, czyli Ziemię Świętą i przyłączył do swojego państwa, by je zniszczyć. Ale nie dokona tego, ani mu się to nie uda. Zwróci więc swój wzrok ku wyspom i zdobędzie ich wiele. Chodzi o wyspy greckie, o które już Antioch III toczył wojnę z Rzymianami, którzy stali się największym imperium, czyli czwarta bestia, która już zajmowała powoli miejsce czwartej, pokonując kolejne, podbijając i czyniąc z czterech królestw greckich powstałych po Aleksandrze Macedońskim kolejne prowincje rzymskie. Prowincja Macedonia, Tracja, Egipt i później kolejna Azja Mniejsza, Syrofenicja i tak dalej, i tak dalej. Ale pewien wódz położy kres zniewadze mu wyrządzonej, także tamten nie będzie mógł mu odpowiedzieć zniewagą. Otóż jeden z wodzów rzymskich pokonuje w bitwie morskiej Antiocha III. Antioch III ostatecznie jest złamana potęga Antiochów na rzecz Rzymian i Antioch IV Epifanes, właśnie figura Antychrysta, dostaje się jako zakładnik do Rzymu. Zostaje oddany. Tak jak wspomniałem, podobnie jak Bolesław Chrobry na przykład na dwór cesarski przez Mieszka I. Zwróci swój wzrok ku twierdzom swego kraju, za chwilę się jednak upadnie i zniknie zupełnie. Na jego miejsce wystąpi ten, co pośle poborce daniny do pięknego królestwa, ale po kilku dniach zostanie obalony. Ponieważ figura Antychrysta podstępem, Antioch IV podstępem zabierze tron, no i właśnie podobnie mówi się o Antychryście, że dojdzie do władzy podstępem. Ale po kilku dniach zostanie obalony, choć nie publicznie, ani w wyniku wojny. Po nim zaś wystąpi ten, którym wzgardzono i nie dano mu królewskiej godności. Antioch IV, Epifanes, figura Antychrysta. Nadejdzie potajemnie i przez intrygi opanuje królestwo. Ten fragment, który przeczytałem, historycznie wypełnia się w ten sposób, że mamy tutaj równolegle królów południa z dynastii Ptolemeuszy i królów północy. Widzimy, że się przewija Seleukos od Seleucydów i Antioch od dynastii Antiochów, na bazie dynastii Seleucydów. Antioch III, następcy Seleukos IV i Antioch IV, którym zgardzono, ale który podstępem
odbił królestwo dla Seleukosa IV, który bardzo króciutko rządził. Tu mamy właśnie ten obraz, żeby sobie ładnie uświadomić. Seleukos rządził, tu jest dynastia Seleucydów, Królestwo Północy. Królowie Północy rządzili tym obszarem. Cztery wiatry nieba. Północ, południe, zachód. I tu mamy Egipt, Ptolemeusze i Ziemia Święta, którą Antioch III przyłączył do państwa Antiochów. Od Antiochii, gdzie była siedziba, stolica Antiochów. I mamy te dwa nieliczące się, Tracja i Macedonia, które wkrótce staną się prowincjami rzymskimi. Tutaj właśnie jest ta mapa już aktualna, jeżeli nie Antiocha IV, to Antiocha III na pewno, właśnie przyłączona Ziemia Święta. Widzimy już, że z obszaru pod rzeki Indus po Azję Mniejszą, potężnego imperium Seleucydów, zostaje już tylko państwo Antiochów, takie bardzo okrojone, no i państwo Ptolemeuszy. Wojsko poniesie porażkę, także i książę sprzymierzony. W chwili zawarcia przymierza z nim będzie postępował zdradliwie, nadejdzie i okaże się silnym wśród garstki ludzi. Niespodzianie wkroczy do najbogatszych krajów i będzie czynił to, czego nie czynił jego ojciec ani przodkowie. O tym szeroko już omawialiśmy, to wyrusza na wschód, przeciwko twierdzom wschodu, także ze względu na ich bogactwo. Toczy wojny z Ptolemeuszami, a także grabi świątynię jerozolimską i później zaczyna się też ten okres, w którym Żydzi są przez czas i połowę czasu prześladowani. Łupy zdobycze i mienie rozdzieli między nimi. Będzie obmyślał plany przeciw warowniom, ale do czasu. Wiemy, że będzie czcił Boga twierdz, czyli prowadził wojnę. Będzie polegał na wojnie. I te wszystkie cechy są istotne, ponieważ one tak naprawdę są cechami Antychrysta, który będzie się prezentował jako książę pokoju i w imię pokoju będzie prowadził wojnę. Kto dzisiaj w imię pokoju prowadzi na świecie wojny, to już Państwo sobie sami, bracia, siostry, dopowiecie. Nie chcę za bardzo na ten temat zjeżdżać, ale tu jest pies pogrzebany. Możemy się zastanowić, komu przydzielane są pokojowe nagrody Nobla, to też bardzo wiele mówi. Będzie pobudzał swą siłę i serce przeciw królowi południa z wielką mocą. Król zaś południa będzie się zbroił na wojnę, zbierając wielkie i potężne wojsko, ale nie zazna powodzenia, ponieważ będą knuć złe zamysły przeciw niemu. Ci, którzy jedli z jego stołu, zmiażdżą go, wojsko zaś jego ulegnie rozproszeniu i wielu padnie zabitych. I teraz to jest to. Obaj zaś królowie, mając serca skłonne ku złemu, przy jednym stole będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. Ja to zdanie bardzo jasno interpretuję. Trzeba pamiętać, tutaj przywołam tą historię z dwóch wypraw do Egiptu Antiocha IV Epifanesa, obydwu zwycięskich, ale druga okazała się wielką klęską i poniżeniem. Po niej właśnie wyżył się na narodzie wybranym. Otóż rozjemcą okazał się Rzym, który nakazał Antiochowi IV wycofać się. Było to wielkie poniżenie dla Antiocha. I kiedy popatrzymy na zimną wojnę, jaka się toczyła, to wielu mówi, że już tu wypełniła się tajemnica, że trzeciej wojny nie będzie, bo Matka Boża zainterweniowała i ona się skończyła. Nie. Oczywiście, że będzie trzecia wojna światowa, będzie
będzie wojna atomowa, ona została przesunięta zgodnie tak, jak tu widzimy. Obaj zaś królowie, mając serca skłonne ku złemu przy jednym stole, będą mówić kłamstwo, nie osiągną jednak nic, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. Mamy ten czas dany, ale on niechybnie zmierza ku swojemu zakończeniu. I wiemy, że w zakończeniu zimnej wojny doniosłą rolę właśnie spełnił Rzym. Bo wiemy, kto był rozjemcą między konkretnie Gorbaczowem i Reaganem, tak? Była nim głowa kościoła, jednocześnie głowa państwa watykańskiego, święty Jan Paweł II. I tutaj mamy bardzo, bardzo jasną analogię, ponieważ odczytujemy, co ma nastąpić kres czasu. A więc ten konflikt został powstrzymany, ponieważ nie nadszedł jeszcze kres ustalonego czasu. Powróci więc on do swego kraju z wielkim łupem, a jego serce będzie przeciwne świętemu przymierzu, będzie działał i wróci do swego kraju. W ogóle ciekawostką jest szukanie interpretacji historycznych, na przykład ta, że król północy, czyli Rosja, po II wojnie światowej wróciła z wielkim łupem i zwróciła serce przeciw świętemu przymierzu, czyli przeświątowała Kościół. Też warto sobie taką interpretację pamiętać. Jeżeli spróbuje się odczytywać tą historię w odniesieniu do historii, która ma miejsce teraz, jakby przekalkować, tak? Gdy nadejdzie czas, wkroczy znów do kraju południowego, lecz nie powiedzie mu się drugim razem jak poprzednio. To właśnie tutaj jest, wystąpią przeciw niemu kitejskie okręty, czyli dokładnie Rzym wystąpi przeciwko niemu, popadnie w rozterkę i zawróci pełen gniewu przeciw świętemu przymierzu. Dokładnie to jest to, kiedy Rzym powoduje, że nie osiąga sukcesu w Egipcie, i zaczyna się ten wielki ucisk właśnie narodu wybranego przez czas, czasy i połowę czasu. I znów zwróci uwagę na tych, co opuścili święte przymierze, czyli tym Żydom helenistom, tak jak to jest w pierwszym rozdziale Księgi Machabejskiej, pierwszej, da dekret umożliwiający im wszelką rozpustę, tak? I życie zgodnie, życie po pogańsku. Wojsko jego wystąpi, by zbezcześcić świątynię twierdzę. Wstrzymają stałą ofiarę, 2300 wieczorów i poranków, i uczynią tam ohydę ziejącą pustką. Tych zaś, co przestępują przymierze, nakłoni do przewrotności pochlebstwami. To jest bardzo ważne, że Antychryst będzie bożyszczem tłumów. Tak to trzeba określić. Jednak ludzie, którzy znają swego Boga, wytrwają i będą działali. Oczywiście w katakumbach, jakby je nie rozumieć. Mędrcy spośród ludu pouczą wielu, polegną jednakże od miecza i ognia, w więzieniach i przez łupiestwa do pewnego czasu. Przejdźmy do Apokalipsy, ten tekst. Jeśli kto do niewoli jest przeznaczony, idzie do niewoli. Jeśli kto na zabicie mieczem, musi być mieczem zabity. Tu się okazuje wytrwałość i wiara świętych. Do tego prorok Daniel nawiązuje właśnie. Jeszcze raz. Mędrcy spośród ludu pouczą wielu. Polegną jednakże od miecza i ognia w więzieniach i przez łupiestwa do pewnego czasu. Gdy oni będą upadać, nieliczni pospieszą im z pomocą, a wielu przyłączy się do nich podstępnie. Zawsze jest ta piąta kolumna, tak? Solidarność też była rozmontowana przez podstępnie i to zawsze było. Zresztą wiemy, tutaj posługa Ostiariusza wzięła się stąd, że przy katakumbach stał taki goryl, który obserwował, kto jest ze wspólnoty, a kto nie jest. Tak samo przecież mamy w Dziejach Apostolskich. To nie wiem, czy święty Paweł mówi. I chcieli się do nas przyłączyć fałszywi bracia. Także zawsze system prowadził swoich ludzi. Nie inaczej będzie w wielkim ucisku. Spośród mędrców niektórzy upadną, by dokonało się wśród nich oczyszczenie, obmycie i wybielenie na czas ostateczny
Jest bowiem jeszcze czas do kresu. To, co powiedziałem, pierwszy etap oczyszczenia Kościoła jest poprzez zwiedzenie, czyli ci, którzy nie będą chcieli zachować prawdy Ewangelii, odstąpią do fałszywego Kościoła, natomiast pszenica oddzielona od plew będzie prześladowana właśnie przez tę plewę, tak? Aby święci się uświęcili, a nieprawi dopełnili miary swojej nieprawości, jak mówi ostatni rozdział Apokalipsy. I w czasie tego oczyszczenia, czyli znaleźć się w prawdziwym Kościele, to jest pierwszy krok. A drugi, no to dać mężnie świadectwo wiary. I jedno, tak jak powiedziałem, dotyczy prawdy, a drugie dotyczy właśnie miłości. Serca. Tutaj są takie historyczne odniesienia, poznajdywałem. Tego nie przedstawiam, to będzie na, myślę, że na kamerze, na pliku będzie można sobie tutaj spokojnie zobaczyć, jak to historycznie się wypełniało. Z odniesieniami dałem tutaj do proroka Daniela te teksty. To sobie, kto będzie chciał, będzie mógł przejrzeć. I teraz fakty, które bardzo konkretnie wskazują na tę postać właśnie Antychrysta. I wkroczył do świątyni Bożej, składając w niej pogańskie ofiary. A wojska wysłane przez niego wystąpią i zbezczeszczą świątynię. Zakazał składania ofiar ze zwierząt według prawa Mojżesza. Zniosą stałą codzienną ofiarę. Postawił w świątyni posąg pogańskiego bóstwa i postawił obrzydliwość spustoszenia. To się dokonało w czasie właśnie prześladowania Żydów za czasów Machabeuszy i to się dokona na końcu czasów. Jak powiedziałem, możemy to odnieść do trzeciej świątyni, o której mówi Pan Jezus, że gdy zobaczycie ohydę spustoszenia tam, gdzie jej być nie powinno, a także dotyczy ohydy spustoszenia w Kościele i chodzi o Eucharystię. Tutaj właśnie przypomnę, zatrzymam się nad tym, więc dlaczego ohyda spustoszenia? To takie przypomnienie, bo niektóre rzeczy warto powtórzyć, że kiedy Pan Jezus umierał na krzyżu i opowiedział, że On jest tą świątynią, 40 lat budowaliście świątynię, ja w 3 dni ją zbuduję. Wskazał, że On jest świątynią Boga i w momencie, jak umiera na krzyżu, kotara się rozdziera, ponieważ Jahwe opuszcza świątynię, chwała Jahwe. I ta świątynia staje się ohydą spustoszenia. A że synagoga szatana, ci co odrzucili Chrystusa, nie uznali tego, więc Jahwe, rękoma Rzymian, tych samych, których Żydzi wykorzystali, żeby ukrzyżować Chrystusa, niszczy synagogę szatana. Niszczy ohydę spustoszenia, jaką stała się świątynia. I dopilnował przez te 2000 lat, żeby nikt jej nie odbudował, a próby były. Zawsze potoczyły się okoliczności tak, żeby nie była odbudowana. Dlaczego? Bo ma być znakiem końca czasu. A w objawieniach Matki Bożej do księdza Gobiego właśnie mówi, że kiedy będzie zakwestionowana obecność... Tak? Ja bym przeczytała ten fragment, to ma. To to pięknie. Może przez ten mikrofon. Ja powiem tak, że objawi się człowiek grzechu, syn zatracenia, który się sprzeciwia i wnosi ponad wszystko, co nazywa się Bogiem i tym, co odbiera część. Pojawieniu się jego towarzyszy będzie działanie szatana z całą mocą, wśród znaków i fałszywych cudów. Działanie z wszelkimi zgodzeniami i nieprawości. Ujrzycie ohydę spustoszenia, o której mówi Daniel. Zalegająca miejsce święte, kto czyta, niech zrozumie. Najmniejsi synowie, aby zrozumieć, na czym polega ochyda spustoszenia, przeczytajcie to, co zostało przepowiedziane przez proroka Daniela. Idź, Danielu, bo słowa zostały ukryte i obłożone pieczęciami,
aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. Od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda żyjąca pusto. Upłynie 1290 dni. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Msza święta jest codzienną ofiarą. Ofiarą czystą składano Panu na wszystkich ołtarzach od wschodu do zachodu słońca. Ofiara mszy świętej uobecnia ofiarę, którą Jezus złożył na Kalwarii. Przyjmując protestancką naukę, będzie się mówić, że msza nie jest ofiarą, lecz jedynie świętą ucztą, to znaczy tylko pamiątką tego, czego dokonał Jezus w czasie swojej ostatniej wieczerzy. Zniesie się w ten sposób odprawianie mszy świętej. Na tym właśnie zniesieniu codziennej ofiary polega straszliwe świętokradztwo dokonane przez antychrysta. Trwać to będzie około 3,5 roku, to znaczy 1290 dni. I jeszcze tylko na zakończenie powiem, że z tym tekstem byłam u dwóch księży w Białymstoku, którzy powiedzieli, że to jest po prostu fantazja, czysta, żywa fantazja. I to wszystko. Cóż, i Słowo Boże może stać się fantazją, okazuje się. Dziękuję bardzo, bo to o to chodziło właśnie. W oryginale i w całym kontekście usłyszeliśmy ten tekst. Bardzo ważną tu jest rzeczą to, co powiedziałem na początku odnośnie drugiego listu do Tesaloniczan. Otóż syn zatracenia, człowiek grzechu, jest człowiekiem Kościoła. Nie rozumiemy tej postaci jako postaci kogoś spoza. Wyraźnie tutaj pokazałem, że przetecznica ujeżdża bestię, tak jak synagoga szatana manipulowała Rzymem. I to synagoga szatana prześladowała zarówno Chrystusa, jak i Młody Kościół. I w dziejach apostolskich też widzimy, że Rzymianie byli wykorzystywani do prześladowania chrześcijan, ale to Żydzi podburzali na ogół właśnie z synagogi szatana, tłum, czy też później Rzymian, i wykorzystywali władzę do prześladowania. To jest bardzo, bardzo istotne wiedzieć w tym momencie. I syn zatracenia, to słowo jest użyte tylko dwukrotnie. Pierwszy raz do postaci Judasza, pierwszego odstępcy z grona 12 i odnosi się do ostatniego odstępcy. Tylko ten odstępca pociągnie oczywiście za sobą część Kościoła i wystąpi wtedy, kiedy ustąpi ten, który jego powstrzymuje. O tym już na początku mówiłem. To tak, żeby dopełnić tego obrazu. I tutaj jest opisany moment oczyszczenia świątyni. Dokonali go Machabeusze. Na zakończenie tego czasu ucisku wkraczają do świątyni. W dniu 15 miesiąca Kislew 145 roku, oczywiście od wystąpienia Aleksandra Macedońskiego datujemy, na ołtarzu całopalenia wybudowano ohydę spustoszenia, w okolicznych miastach judzkich pobudowano także ołtarze. Nie, tu mamy rok opisany akurat, kiedy zaczyna się ta ohyda spustoszenia. A tu jest, znów usunęli ohydę posąg, który został kiedyś postawiony na ołtarzu w Jerozolimie, a cały teren świątyni otoczyli wysokim, jak kiedyś murem. Podobnie wysoki mur znieśli wokół miasta Bet-Sur. A więc Machabeusze dokonują oczyszczenia świątyni. Jest to jedno z największych świąt żydowskich do dnia dzisiejszego. Oprócz menory siedmioramiennej jest właśnie taki świecznik, nie pamiętam jego nazwy, zawsze zapominam, dziewięcioramienny. Chyba tak. I właśnie tam jest tak według tradycji
było oliwy, żeby jeden dzień się paliła, a tymczasem, żeby koszerną wyrobić, potrzeba było tam 8 dni. I z tego, co wiem, że ta oliwa cudownie paliła się ten czas, aż do wyrobienia tej koszernej oliwy. I tu mamy już, wchodzimy mocno właśnie w kolejne jakby takie sugestie odnośnie postaci człowieka grzechu. To też się używa bezprawia, bo to jest jeszcze bardziej lepiej oddaje. Czyli ten, który żyje wbrew prawu Bożemu. Bo człowiek grzechu to ten, ale chodzi, który jakby przeciwstawia się prawu. I to jest ważne, ponieważ tutaj jest takie ważne proroctwo, że będzie zamierzał zmieniać czas i prawo. To będzie człowiek bezprawia zamierzał. Będzie działał według swego upodobania. Pan Jezus, proszę zobaczyć, Pan Jezus nie działał według swojego upodobania. To jest kolejny ważny element, który trzeba patrzeć, ponieważ działał w imieniu Ojca. A tutaj człowiek grzechu będzie działał według swojego upodobania, a nie według Jezusa Chrystusa, którego powinien reprezentować. Myślę, że to tak należałoby rozpatrywać. Uczyni się wyniosłym i będzie się wywyższał ponad wszystkich bogów. Uczyni się wyniosłym. I tutaj właśnie w książce Koniec Czasów Maria Waltorta daje, uważam, jedną z najwspanialszych definicji tego, co się wydarzy. Mówi, z pokory narodzi się pycha dla jednej godziny. To chyba dalej jeszcze będę mógł pokazać. Uczyni się wyniosłym. Dla jednej godziny, chodzi o 17 rozdział Apokalipsy, to już chyba któryś raz przypominam, ponieważ bestia i 10 królów ci otrzymają władzę na jedną godzinę. A więc czytając pewne objawienia, wizje, też trzeba znać Pismo Święte, żeby rozumieć, o czym Pan Jezus tam mówi. Z pokory narodzi się pycha dla jednej godziny. Chodzi o 17 rozdział Apokalipsy. Niechaj was nikt w żaden sposób nie zwodzi, bo nie nastanie pierwej, zanim nie przyjdzie odstępstwo. Odstępstwo może przyjść w Kościele, a więc ten opis odnosi się do wspólnoty Kościoła. Bo działa już tajemnica nieprawości, mówi święty Paweł. Działa tak naprawdę od Judasza, syna zatracenia. I nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, czyli tutaj swoje apogeum osiągnie odstępstwo. Ta tajemnica nieprawości. Przeciwnik, który wynosi się ponad wszystko, co się zwie Bogiem lub jest przedmiotem boskiej czci, a nawet zasiądzie w świątyni Bożej, podając się za Boga. Możemy w tej perspektywie odnieść się do proroctwa z La Salette, że Rzym stanie się siedzibą Antychrysta. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia, aż się wypełni gniew. Dozna powodzenia. Dlaczego? Dlatego, że tu zachęcam do takiego pliku. Jest taki pastor baptysta, Paul Washer, czy tak się go wymawiam, myślę. I jest taki, on ma dużo pięknych takich tekstów, ale jest taki jeden, 6-minutowy, z napisami polskimi. I tam jest właśnie, że fałszywi prorocy są sądem Bożym na ludzi, którzy odrzucili prawdę. I to jest to najważniejsze, co powiedziałem, że mamy takich rządzących, na jakich zasługujemy. I takich mamy proroków, na jakich zasługujemy, i takich pasterzy. Dlatego prorok Zachariasz mówi, kiedy owce zniechęcą się pasterzem, czyli Jahwe, a pasterz owcami, wtedy pośle im pasterza niszczyciela. Dlaczego im go pośle? Dlatego, że oni takiego chcą. To musimy bardzo mocno uświadomić. Zanim nie przyjdzie odstępstwo i nie objawi się człowiek niegodziwości, syn zatracenia, to już przejdziemy dalej. Przeciw Bogu będzie mówił rzeczy dziwne i dozna powodzenia, aż się wypełni gniew.
To jest związane dies ire, tak? Dies ire. Bowiem to, co zostało postanowione, dokona się. Tu się będziemy się odpłacać Bożej sprawiedliwości. Jedni ku oczyszczeniu, a drudzy ku ostatecznemu potępieniu. Nie będzie czcił bogów swoich przodków, ani ulubieńca kobiet, ani żadnego innego Boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki, zamiast tego będzie czcił Boga twierdz. Musimy pamiętać, że mamy do czynienia, mówiąc krótko, z dwoma wcieleniami Antychrysta. To tak krótko nazywam Piłat i Kajfasz czasów ostatecznych. Że to musi być człowiek nowego porządku świata i człowiek tej uniwersalnej religii, którą już od długiego czasu promuje ruch nowej ery, a wcześniej ruch teozoficzny. To jest osobny temat. W każdym razie nie będzie czcił Bogu swoich przodków ani ulubieńca kobiet. To jest bardzo istotne, ponieważ ta interpretacja właściwa tego wydaje się i ona się bardzo mocno potwierdza. Mianowicie chodzi o homoseksualizm. Będzie gejem, a przynajmniej jeżeli sam nie będzie, to będzie niewątpliwie zdecydowanie to wspierał. To jest oczywiste, ponieważ jak wspomniałem, nie patrząc na homoseksualizm tylko jako na grzech, na pewną chorobę psychiczną, skutek różnych tam dramatów dzieciństwa. Homoseksualizm jest promowany przede wszystkim przez szatana, tak jak gender. Chodzi jednym słowem o odwrócenie porządku stworzenia. Szatan, który sprzeciwia się Bogu, odwraca porządek stworzenia. Prawo, antyprawo. Mężczyzną i kobietą stworzył, to my zróbmy gender bezpłciowy. Pan Bóg mówi, żeby opuścił człowiek rodziców, połączył się z matką, to my zróbmy, że dwóch będzie się łączyć ze sobą albo dwie. To właśnie o to chodzi. I tu prawdopodobnie w tym tekście o to chodzi. Ani żadnego innego Boga nie będzie poważał. Wobec wszystkich będzie okazywał się wielki. Zamiast tego będzie czcił Boga twierdz. Mam swój typ. Myślę, że powiedziałem wystarczająco, żeby się domyśleć. Boga, którego nie znali jego przodkowie, będzie czcił złotem i srebrem, drogimi kamieniami, kosztownościami. Ciekawe. Boga, którego nie znali jego przodkowie. Może się okazać tym, kim się nie afiszuje, kim jest naprawdę. Na przykład może się okazać muzułmaninem. Chociaż afiszuje się jako chrześcijanin i wszyscy jego poprzednicy byli chrześcijanami, tak? Nosi dwa muzułmańskie imiona. A nie będę mówił, kto to jest. Wystąpi przeciw warownym zamkom z obcym Bogiem, tych zaś, którzy go uznają, wystąpi przeciw warownym zamkom z obcym Bogiem. Co mamy w Konstytucji Stanów Zjednoczonych? Z jakim Bogiem występują Stany Zjednoczone? Z chrześcijańskim Bogiem. A może się okazać, że wystąpi z innym Bogiem, nie chrześcijańskim. Pasuje? Pasuje. Czas pokaże. Tych zaś, którzy go uznają, obdarzy zaszczytem, czyniąc ich władcami nad wieloma, a jego zapłatę będzie rozdzielał ziemię. To są, powiedzmy, przymiarki, ale po to jest nam dane słowo, żeby te przymiarki robić. I to wyraźnie w Piśmie Świętym jest powiedziane, i to w czasie poprzedniej konferencji, że wielu będzie dociekać i my mamy dociekać. Z naszym obowiązkiem. A w czasie ostatnim zetrze się z nim król południa. Król północy uderzy na niego rydwanami, jazdą i licznymi okrętami. W
Wkroczy do kraju, zaleje i przejdzie. Wkroczy następnie do wspaniałego kraju, a wielu polegnie. Te tylko kraje ujdą jego ręki. Edom, Moab i główna część Ammonitów. Więc Edom, Moab i główna część Ammonitów to jest generalnie teren dzisiejszej Jordanii i okupowanej Palestyny. To jest też znamienne. Tutaj widzę w tym opisie wojnę Goga i Magoga z proroka Ezechiela i to, co wspomniałem, że przypuszczam, iż królem, który przyjdzie z dalekiej północy, może być właśnie Rosja. I na tym się chwilę zatrzymam. Przypomnę, że według różnie się interpretuje Goga i Magoga oraz ludy, które z nim pójdą, bo to jest kwestia i historyczna, i jak odnieść historię do dzisiejszego rozmieszczenia ludów i krajów. I w każdym razie wydaje się najbardziej prawdopodobne, przynajmniej biorąc odniesienie do tego, co mówię, i do różnych innych faktów i proroctw, można powiedzieć, że Gog, jeżeli Gog jest Rosją, Magog jest Małą Rosją, czyli Krym jest nazywany Małą Rosją. I tu przypomnę właśnie proroctwo, czy raczej tak to interpretował jeden z bardzo znanych rabinów, teraz nie wiem, XVII-wiecznych czy XVIII-wiecznych, żyjący w Wilnie, który powiedział, jeżeli Rosja zajmie Krym, szykujmy się na czas końca, kiedy zatrzymają się w Stambule, to ubierajmy szaty godowe, bo będzie Pan Jezus. Czyli to wyraźnie wskazuje na wojnę Goga i Magoga. Jak wspomniałem, co to ma wspólnego teraz z Izraelem, bo wkroczy do wspaniałego kraju. Jakim cudem? Dlaczego? Czas to pokaże, czy tak to się potoczy, ale tak jak wspomniałem, że na drodze do nowego porządku świata i izolacji Rosji i Chin stoi Iran, a przed nim jeszcze Syria. I teraz Rosja zrobiła krok wyprzedzający, kapitalny krok, wkładając kij w mrowisko i właściwie blokując, szachując, ponieważ już zdenerwował się Kerry, tak? Dlaczego się zdenerwował? Bo powiedział, że no, nawet niechcący mogą ruszyć ruskich, tak? Walcząc, czy rzekomo walcząc z ISIS. I o to właśnie chodzi dla Rosji, że Asada mogą sobie bezkarnie atakować, a kiedy tam wkroczyli Ruscy, to jakiekolwiek prowokacje grozi już wojną światową. Putin zrobił majstersztyk w tym momencie. Właśnie po to, żeby chronić siebie. Ale co to oznacza? Dla Stanów Zjednoczonych oznacza to przeszkodę we wprowadzaniu nowego porządku świata, którego kolejnym chęsem miała być Syria, później Iran, i potem blokada Rosji i Chin, rozmontowanie. Ale chodzi też o Wielki Izrael, bo chodzi nam o Izrael. Jak wspomniałem, interpretuje się, że dwie niebieskie kreski na fladze oznaczają właśnie dwie rzeki, obiecany Wielki Izrael według judaizmu będzie między rzeką Eufrat, dzisiejszej Syrii, Iraku, tam dokładnie, gdzie został utworzony ISIS, i rzeka Egipska. A co za tym idzie? Rosjanie wepchnęli się tam, gdzie prawdopodobnie Żydzi przygotowywali sobie miejsce na Wielki Izrael. I klops. Bo nie ulega wątpliwości, że mogą być upieczone dwie pieczenie przy jednym ogniu. Emigracja muzułmanów z tych terenów pozwala Żydom praktycznie na wejście na pusty teren, a przy okazji można zdestabilizować sytuację w Europie i wymusić wprowadzenie nowego porządku świata. Zdaje się, nie wiem, dzisiaj ktoś potwierdził tę informację, że zdaje się, Putin zezwolił na użycie wojsk poza granicami, tak? Tak, już Asad użył Putina. Tak. Asad zezwolił na wejście wojsk do Iraku. Czyli do Iraku, bo Irak wszedł jakby do koalicji teraz, tak? Na ten.
Tak, czyli bardzo możliwe, że stajemy właśnie, czy realizuje się na naszych oczach proroctwo proroka Ezechiela, a także to, które jest opisane tutaj w proroku Danielu, czyli wojna Goga i Magoga. Jak to? Obyś żył w ciekawych czasach. Wyciągnie zaś rękę po kraj, nie zdoła ujść ziemia egipska, opanuje skarby złota i srebra od wszystkich kosztowności egipskie, Libijczycy i Kuszyci będą szli za nim. Wieści ze wschodu i północy napełnią go przerażeniem. Wyprawi się więc wielkim gniewem, by wielu zgładzić i zgubić. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, a nikt mu nie przyjdzie z pomocą. O co tu chodzi? Więc mi taka myśl przychodzi, to tylko się podzielę takim... W tym momencie w ogóle z wizji, teraz ja nie wiem, czy z Fatimskiej, że będzie wielkim szokiem dla świata, że Chiny zaatakują Rosję, kiedy wiemy, że dzisiaj tworzy się przymierze przeciwko Zachodowi. Ta Unia Euroazjatycka jest faktem. I to będzie zaskoczenie. Chociaż nie takie do końca, bo wiemy, że Chinom przede wszystkim o Syberię chodzi i złoża, jakie to są olbrzymie, surowce dla utrzymania tempa ich gospodarki. W każdym razie na to wygląda, że na razie konflikt jest na Bliskim Wschodzie, ale jeżeli byłoby faktem, żeby się zaognił konflikt na Bliskim Wschodzie, a Chiny zaatakowałyby Rosję, to wieści dojdą wtedy Rosjan dokładnie ze wschodu i z północy. Więc to czas nam pokaże. Rozbije namioty swojej kwatery między morzem i górą świętej wspaniałości. Dojdzie do swego końca, ale nikt mu nie przyjdzie z pomocą. Między morzem śródziemnym i górą świętej wspaniałości, czyli górą Syjon w Jerozolimie, a więc na równinie Szaronu czy Esdrelonu. Tak należy tutaj to umiejscowić. I teraz nie jest to Antioch IV Epifanes, ponieważ on zginął wracając ze wschodu. Nie dotarł do Ziemi Świętej. Więc ewidentnie chodzi o Antychrysta. Dojdzie do swego końca, nikt mu nie przyjdzie z pomocą. I prawdopodobnie nie ręką ludzką będzie zabity. To też by się zgadzało, ponieważ tu chodzi o bitwie Armagedon, w której wiele ludów polegnie, tak, że ostatecznie Pan stanie ze swoim ludem. Na tą kwestię się nie zatrzymuje, bo oczywiście możemy się zapytać, no dobrze, no to Pan będzie bronił synagogi szatana? To jak się będą Żydzi nawracać, tak? No to są tematy, które nie będziemy już dzisiaj rozpatrywać, bo to jest, co znaczy, że tchnieniem swoich ust zabije Antychrysta, czy będzie trzęsienie ziemi, że Góra Oliwna się pęknie na dwie części i tamtędy przejdzie przechodzący powtórnie Mesjasz. To są tematy, które jeszcze nie czuję się na siłach, żeby się z nimi skonfrontować i myślę, że też nie są najbardziej dla nas istotne, bo dla nas najbardziej istotne jest duchowe tego odniesienie, rolę, co będzie się z Kościołem w tym czasie działo. I to jest dla nas bardzo ważne. Co mogę się odnieść tutaj, wracając 1290 dni, 1335, kto będzie miał szczęście. To mi kiedyś tak przyszło. Mogę się też tylko podzielić takim próbą, że odczytania tego. Czas i połowę czasu to jest 1260 dni. Mamy jeszcze 30 dni i kolejne 45 zdaje się. Biorąc pod uwagę, że na zakończenie Wielkiego Ucisku Henoch i Eliasz mają być zabici na placu miasta, Jerozolima będzie tronem Antychrysta, tak by wynikało z tego,
I to jest symboliczna agonia Kościoła po jego drodze krzyżowej. Wielki ucisk, droga krzyżowa Kościoła. I Henoch i Eliasz zostają uniesieni na oczach tłumu do nieba. Co robi tłum? Zaczyna się odwracać od Antychrysta, kwestionować jego siłę. Bo to oni przed nim prorokowali, tyle czasu on ich zabił, oni są wzięci do nieba teraz. I tu święta Hildegarda z Bingen mówi, że właśnie spróbuje Antychryst dokonać, mówię, że będzie czynił znaki, tak? Fałszywego wniebowstąpienia, mocą szatańską będzie chciał unieść się Chrystus do nieba, żeby znowu przekonać do siebie ludzi i wtedy dopiero z nieba ma go zabić, nie ręką ludzką byłby zabity. I to byłby 1290 dzień. Czy tak będzie? No to zobaczymy. Ale to przekazuje, żeby... I przypuszczam, że 1335 dzień może to być po siódmej plandze apokaliptycznej, czyli po tych kataklizmach, które poprzedzą powtórne przyjście Pana Jezusa. To są takie myśli, które może życie zweryfikować, ale po to jest proroctwo, żebyśmy dociekali. I efektami tych dociekań chcę się podzielić. I tutaj jest próba opisania przede wszystkim, co wypełniło się na Antiochu, natomiast co się też nie wypełniło, tak? I to też będzie można, to będzie nagrane, to będzie można sobie się przyjrzeć. Także tu mamy porównanie. Figura Antychrysta, co się wypełniło, a co się nie wypełniło i musi się wypełnić jeszcze najprawdopodobniej w postaci Antychrysta. Nie wiem jeszcze, ile to tutaj jest. A, to już niedługo. W owych czasach wystąpi Michał Wielki Książę, który jest opiekunem dzieci Twojego narodu. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. I teraz tak, to właśnie tu myślę, że wspominałem już o tym, że wizja Leona XIII w śnie, że na 100 lat zostanie wydany Kościół szatanowi przed powtórnym przyjściem Pana Jezusa. Mam głębokie przekonanie, że ona się rozpoczęła wraz z Fatimą i rewolucją październikową, że to jest ten zegar, w którym należy te 100 lat zacząć odliczać. Stąd też 2017 rok jest taki kluczowy. I stąd też modlitwa do Michała Archanioła, bo to jest modlitwa na koniec czasów, kiedy przecież Wielki Książę Michał ma wystąpić. Wtedy nastąpi okres ucisku, jakiego nie było, odkąd narody powstały, aż do chwili obecnej. Kolejny tekst proroka Daniela, który pojawia się w mowach eschatologicznych Pana Jezusa. Bardzo wyraźnie. O, tutaj dałem. Mateusz 24:21. W tym czasie naród Twój dostąpi zbawienia, ci wszyscy, którzy zapisani są w księdze. To nie możemy tak rozpatrywać, że wszyscy Żydzi się nawrócą, będą zbawieni. Tak jak powiedziałem, gąkol pszenica to jest ten jedyny podział, który Pana Boga interesuje. My sobie dzielimy na różne tam więzy krwi, języka, narodu, religii i tak dalej. Wielu zaś, co posnęli w prochu ziemi, zbudzi się jedni do wiecznego życia, drudzy ku hańbie, ku wiecznej obrazie. Mądrzy będą świecić jak blask sklepienia, ci, którzy nauczyli wielu sprawiedliwości, jak gwiazdy przez wieki na zawsze. Mamy znowu odniesienie do gwiazd wyraźnie, żeby pokazać, że gwiazdy nie tylko anioły oznaczają, ale także to kapłanów, jako to wojsko, które służy przy Bożym ołtarzu, Boże wojsko. Ty jednak, Danielu, ukryj słowa i zapieczętuj księgę aż do czasów ostatecznych. Wielu będzie dociekało, by pomnożyła się wiedza. To są właśnie te słowa, które warto zapamiętać. Kolejny znak końca czasów jest ten, że się zachodzi do osoby, od której oczekuje się wytłumaczenia Słowa Bożego, tego, jakie ma odniesienie do naszego życia, i się jego nie znajduje. Dlaczego? Bo nie docieka. A dlaczego nie docieka, to jest już zupełnie inny temat. Jednym ze znaków końca czasów będzie ten, że nikt nie będzie dociekał, albo garstka będzie dociekała.
I to właśnie mamy z tym do czynienia. I to jest jeden ze znaków końca czasów. Właśnie. Jak długo jeszcze do końca tych przedziwnych... Tak, bateria siada. Tych przedziwnych rzeczy. Wiedziała kiedy. Do czasu, czasów i połowy czasu. To wszystko dokona się, kiedy dobiegnie końca moc niszczyciela świętego narodu. Jeżeli Michał Archanioł jest tym, który występuje w obronie narodu wybranego i sam wódz zastępów niebieskich występuje na koniec czasów, no to jego przeciwnikiem jest oczywiście sam szatan. Stąd jest nazywany jako w piątej pladze apokaliptycznej jako Apolion albo Abaddon, czyli niszczyciel. I dlatego też w Zachariaszu pasterz jest nazywany pasterzem niszczycielem. Nosi to samo imię, jak jest nadane szatanowi, wypuszczonemu na czas Dies Irae. Czyli jest narzędziem Boga, narzędziem sprawiedliwości, wyznaczenia kary dla odstępców. Niszczyciel. To też bardzo istotne. I tutaj jest idź Danielu, bo słowa zostały ukryte i ułożone pieczęciami aż do końca czasu. Wielu ulegnie oczyszczeniu, wybieleniu, wypróbowaniu, ale przewrotni będą postępować przewrotnie i żaden z przewrotnych nie zrozumie tego, lecz roztropni zrozumieją. Dlatego jeżeli nie znajdujemy zrozumienia, no to nie dziwmy się temu, bo tak było zawsze ze słowem prorockim, było przez wielu odrzucane. I od czasu, gdy zostanie zniesiona codzienna ofiara, zapanuje ohyda ziejąca pustką, upłynie 1290 dni, to co usłyszeliśmy. Szczęśliwy ten, który wytrwa i doczeka 1335 dni. Jeżeli to jest koniec czasów, to mam przekonanie, że szczęśliwy ten, który doczeka czasu paruzji, a możemy przypuszczać, że zostaną wyeliminowani ci, którzy mieli znamię bestii, wszyscy, a z tych prześladowanych, no, część zginie od miecza, jednak mała trzutka doczeka i bardzo możliwe, że jak będzie to pierwsze zmartwychwstanie tych, co umarli w Chrystusie, na ten czas, myślę, ery pokoju, tak mi się wydaje, przypuszczam, to ci, co dożyją, jako że no, nie umarli, nie mogą powstać, tak będą przemienieni w okamgnieniu, bo przecież mamy otrzymać ciała uwielbione, to mówi święty Paweł. Zostaną przemienieni w okamgnieniu. To są oczywiście takie z moich przemyśleń interpretacje. Każdy z was, bracia, siostry, ma też swoje i może gdzieś tam to sobie ubogacić do dalszego rozważania i będziemy obserwować na to, co się dzieje. I po to przede wszystkim mówię, żebyście, bracia, siostry, mieli... Bo dzięki tej wizji prorockiej tak naprawdę ludzie się zastanawiają, a skąd ksiądz wiedział? Ja mówię, bo Słowo Boże to mówi. Bo przewidywałem, że zgodnie ze Słowem Bożym to w tym kierunku powinno pójść. Idzie w tym kierunku. Bo tak mówi Słowo Boże. Kiedy przestałem przymierzać, a ten powiedział wizjoner, a tamten, a Jackowski, a Nostradamus, a nawet czy ksiądz Adam Skwarczyński, okej, z nim się też zapoznałem i to jest piękna postać, ale zawsze mówię, nie, co powiedział święty Paweł, nie Paweł, nie Apolon, czy ktoś jeszcze inny, Chrystus. I tutaj też Słowo Boże, dlatego na tle Słowa Bożego przedstawiłem dla was, ponieważ w tej perspektywie należy oceniać począwszy od objawień maryjnych, po wizje świętych, a innych rzeczy nawet radziłbym nie ruszać albo bardzo ostrożnie. Przymierzamy do Słowa Bożego. Jeżeli do Słowa Bożego przymierzamy, naprawdę widzimy pewne rzeczy, które inni nie są w stanie dojrzeć. Perspektywa prorocka.
To jest na koniec właśnie to chciałem powiedzieć. Żyjmy w perspektywie prorockiej. Dziękuję bardzo za ten piękny czas. Mówię to zawsze z radością, że mogę o tym mówić. Dla księdza Grzegorza dziękuję, bo jest drugim kapłanem, który odważył się mnie zaprosić. I bardzo się z tego cieszę.